Siemano. W kolejnym vlogu żniwnym, w końcu żniwnym. Wejdę na ten, będzie lepiej widać. Tyle już mamy skoszone. Może pół jest, pół nie. Wyjechaliśmy około 15. To miała 14.08. W końcu po bardzo długim czasie w tamtym roku o tej porze tu już walczyliśmy z ubornikami i słoma była zwieziona, a w tym roku dopiero pierwszą działkę kosimy, jak to się ma, pszenicy. Co rok to inny, jak mówię, leży tutaj na paski, na słomę, bo ogólnie nam jakby się jeszcze bardziej przyciągnęło, to już tak wyczerpaliśmy swoje zapasy, że brakłoby nam po prostu słomy. Nie wiem, tam około 20 balików może zostało. I to już zużywaliśmy taką słomę dwuletnią. Bo z tamtego roku to już dawno poszła. Ale dobrze jest, że jest pogoda. Aczkolwiek jak się długo utrzyma, to nie wiem. Po prostu jak trzeba było, to nie padało. Jak nie trzeba, to pada. Nic się na to nie poradzi. Teraz mamy po 18. Nie wiem, czy widzicie, tam oddali za kukurydzą. Bizonik sobie szaleje. Już parę kombajnów wyjechało. Tam New Holland. Tutaj z aktorami. Tam, gdzie się kurzy, może widzicie. Tukano, klas Tukano. Pali się. I to chyba z bizona się pali. Bo tam bizon kosił. I zbiornik. Należy, że mało nasypane, tak to mogłoby być ciekawie. Na tych naszych przechyłościach napędzik ma włączony. Dobra, idziemy pod górę. Mam nadzieję, że się wdrapiemy. Tam dużo nie mam nasypane. Przypominałem się. Lata, jak tu się targało, kurde, przyczepy. Ostra góra, ale kamera pewnie wypłaszcza. Nie wiem, czy będziemy w locie sypać, czy nie będziemy sypać w locie. Ale chyba nie. O, czyk. Na tył poproszę. Leci towar w końcu. Co mi piszczysz? Denerwujące trochę to jest, to piszczenie. No patrz tylko, o. Uczulony. Pszenica już mocno dostana. Ale pogoda nie pozwalała na koszenie niestety. W tym roku gdzieś około 10 hektarów zostawiamy słomy. Zapas trzeba troszeczkę zrobić, bo tego bydła trochę jest. Ogólnie denerwuje mnie tutaj ta osrana szyba, a nie miałem czasu wyczyścić. I cyk, wysypany zbiorniczek, jeszcze jeden. I będę się zwijał na chałupkę, na magazyn. Ogólnie to źle nie sypie, aczkolwiek jak z parametrami będzie, no to może być ciężko, tak to ujmę, bo przez te deszcze. Ogólnie to coś koło 70 litrów spadło od momentu koszenia rzepaku do momentu teraz, jak kosimy. Także jest ciekawie, można by opowiedzieć, że przez jakiś tam moment zapowiadało się, że będzie rok 2017, ale jak się skończy żniwa, to będzie można wtedy porównywać. Ważne, że jest pogoda, że idziemy sektorami powoli do przodu. Ważne, że to jakoś tam przeschło, bo z rana miała 15.2. Po obiedzie miała 13.8,
przeszło przez kombajn, jest 14,8. Ciekawe jak działka za drogą. O, tam startowało rano od 16,4. Nie no, co jak co, ale kamera robi robotę elegancko. Sami ocencie. Ja nie zanudzam i widzimy się w dalszej części odcinka. I lecimy po kolejny zbiornik. Powiem wam, że kolejki po kombajnie się odznaczają. I ogólnie co wam powiem, to wam powiem, nie było mnie, bo byłem w szczepę wysypać. A na to mówi, no wiesz co, ledwo co wjechałem pod górę przed chwilą. Także jest ciekawie. Zaczynamy najciekawszy fragment pola, jeśli chodzi o to jak się nagrywa. Pamiętam jak się bizonem nie mogliśmy wjechać na pustym zbiorniku. Nie wiem czy będziemy w locie sypać, czy nie będziemy w locie sypać. No i elegancko. Lecimy w locie. Leci towar na przyczepę. Przed chwilą mierzyłem wilgotność. To by miała 14,4 i ładnie spada. Aczkolwiek za jakąś godzinę może już naciągać w drugą stronę. Bo powiem wam, że już po 20 to ona teraz będzie w drugą stronę brała, nie? Bo jest bardzo, ale to bardzo jest wilgotno. Nie wiem czy jak skończymy tą działkę, czy będziemy lecieć na kolejną, bo tamta jest, jak go tam powiedzieć, niżej położona od tej, tam będzie rosa szybciej nachodziła. Aczkolwiek pojedziemy zobaczyć pewnie jaka jest wilgotność i jutro będziemy działać. Leci ładnie. Pamiętam jak w tym miejscu, może nie w tym miejscu, ale na tym polu naszego swojego vloga nagrywałem. I jeszcze tak dobrze gadać nie umiałem do kamery, bo to wiadomo. Pierwsze rzeczy jak się nagrywa to nie ma tej się tej gadki, tej swobody. A teraz już jest na pewno spora różnica. Dobra, pusto. Jest spora różnica. Dobra, odjadę elegancko. No i chcąc nie chcąc muszę zjechać na dół, nie? Chyba, że tu poczekam. Poczekam na tej szczycie góry. A i opowiem wam taką pewną małą historyjkę ze czasów bizona. Już mieliśmy New Hollanda. To może było gdzieś 14, 15. Bynajmniej była ta tu pszenica. Może dopowiadałem, może nie. Jak się powtarzam, to trudno. Chociaż nowi widzowie, którzy subskrybują kanał i którzy oglądają po raz pierwszy mój kanał, będą tą historię po raz pierwszy słyszeli, a mianowicie akcja była takiego typu, że sypałem się na dole, końcówka pola była i było tak, że był taki mały pstryczek na środku tej przychyłości i taki mały pasek, prawdopodobnie jak dobrze mnie pamięć nie myli, taki na 3/4 headeru, może pół, jedną drugą headeru bizona w powrotną stronę. No to tutaj był pełny zbiornik wysypany, jeszcze chyba ta przepa była przed remontem, pamiętam. No to ja cyk na ścieżkę i poszedł do góry, a akcja takiego typu się odwaliła, że bizon jechał do góry nad bizonem i zostawał taki pstryczek może na 30-40 cm na 2 metry długości. I ja postanowił, że go cofnie się po niego i go wykosi. Dał mu na sprzęgło. Nie leci. Dobra. Wsteczny. Pojechał do tyłu. I potem, żeby jedynkę wrzucić. Ja wiecie jak w bizonie, jakie są hamulce. W bizonie dobrych hamulców praktycznie nie ma nikt, bo one słabe zarabiały jak wyjeżdżał z fabryki. I żeby potem włączyć na tą jedynkę, jak już wybił z tego wstecznego, to powiem wam, że z tej góry w to miejsce
to znalazł się w przeciągu 10 sekund. Tak leciał szybko, że dupa to w bidonie podskakiwała. Fajnie teraz się opowiada, aczkolwiek 40 sekund, może coś do 2 minut. Stałem tam na dole. Jakbym tak nie odjechał i to byłoby kontynuacja pola, że musiałbym tam na dole stać, no powiem wam, że ciekawie by nie było. Powiecie, jak to przy bizonie było. Rozstawiało się przyczepy, silnikiem się skręcało, bo się odpinało, żeby nie przeszkadzał, bo nie Holand wysoki. Nawet bym nie pierdął. Nie zdążyłbym odjechać. Nie byłoby szans. Taka mała anegdotka, historia i przestroga dla innych w sumie. Nie, na górce się nie ryzykuje bizonem. No ale znawcy pewnie powiedzą, mógł nie dawać na jedynkę. No mógł nie dawać, no. Ale że nie chciał lecieć. Coś podkusiło. Teraz można się mądrzyć na ten temat, wypowiadać się. Ważne, że się nic nie stało. Wszystko się skończyło szczęśliwie. Zgasimy maszynę. Jak to w New Holandzie bywa, musi pikać. Jak ma ręcznik zaciągnięty. I zobaczymy, czy podjedzie pod górę. O, to tutaj jest ten moment, co się grzebał, co opowiadał, że nie mógł wjechać. Idzie, jak trafiłem. Będzie jechał obok nas. Zobaczymy, czy sprytnie podjedzie. Tylko bomb nie wyłączył. Bo ogólnie koguty się nam zapalają tylko z przodu, jak dotknie zboże. A żeby paliły się wszystkie trzy, to trzeba w kabinie włączyć sobie, nie? A że byłem ustawiony tak, że nie widziałem przodu, a widziałem tył, to tata włączył wszystkie trzy i jak wysypaliśmy się, muszę wysypał kombajn, to nie wyłączył po prostu, no co? Zdarza się i tak. Powiem wam tak, że idzie fajnie. Idzie fajnie, w końcu można poczuć klimat żniw. A nie, szykujesz się, chcesz wyjechać, albo zazwyczaj było tak, że prawie obeschło. Dobra, 2-3 dni nie padało, na czwarty pojedziemy. Czwartego dnia jak dowaliło, to znowu pogoda barowa. I się robiło coś tam na gospodarstwie. A to drzewo, a to. Te różne prace. Więc ja się gnuję od naszych czworonożnych przyjacieli dowaliliśmy. Trochę narobiło. 30 sztuk w zagrodzie, to powiem wam, że materiał ładnie robi. Zobaczymy, czy się gramoli, czy nie w gramoli. O, powiem wam, dobrym tym się znalazłem w momencie. Grzebie, grzebał. I to na pustym zbiorniku. Widzieliście, wysypał się, wjechał na dół i na górę, na pusto. Ciężko miał się drapać. Takie uroki naszych gór. Wiadomo, kamera pewnie to spłaszcza, ale góra jest mocna. To bardzo mocna. Nie ma mocnych. Czy to bizon, czy forszaj. W tym miejscu siada, albo się kopie i przykopuje i wchodzi dalej. Zobaczymy przy kolejnych podejściach, bo w prawą stronę jest coraz wyższa góra. Także widzimy się w kolejnym ujęciu. I tak, ostatni paseczek został. Nie kończymy na dziś przygodę. Rosa siada. Nawet fajnie to poszło dzisiaj. Zaraz prawie 22. Bo już pod 15, można powiedzieć, że pszenica podchodziła 14,8, 14,7. A tam tą drugą działkę mamy bliżej łąk, to nawet tam się nie pchamy. Bliżej i niżej jest o wiele, wiele tam na pewno na 15. Rano miała 16, chyba tam 2 czy 4, to teraz na pewno zaciągła do takiego stopnia. Nawet tam się nie pchamy. Wysypuje header na wózek i jutro na nowo działamy. Ogólnie
będzie, to próbować trzeba. Jakiś czas lecie. Led robi robotę, ale tutaj nie. Gdzie lampy założone LEDowe, takie jak samo, tak Ruska spróbowałem, jakiś czas na kompaj. Bajery. Także co? Do następnego vloga, mordeczki, trzymajcie się.